Bardzo proszę, panie ministrze, o zabranie głosu. Szanowni państwo, spotkaliśmy się dzisiaj z ministrami obrony Litwy i Ukrainy dla odebrania meldunku o wstępnej gotowości wspólnej brygady litewsko-ukraińsko-polskiej i przejściu do następnego etapu przygotowania gotowości operacyjnej w ciągu najbliższego roku. Meldunki, jakie odebraliśmy, wskazują na dobrą pracę i rzeczywiście wielkie szanse na to, że, a może nawet pewność, na to, że ta brygada osiągnie gotowość operacyjną w przyszłym roku. Oczywiście ta brygada jest brygadą działającą w ramach decyzji Rady Bezpieczeństwa, ale też mamy świadomość, że jest znakiem, jest symbolem i jest bardzo jasnym sygnałem dla wszystkich, którzy chcieliby naruszać pokój w Europie. A jeśli państwo pozwolicie, chcę jeszcze jedną uwagę zrobić. A mieliśmy możliwość z panami ministrami Litwy i Ukrainy odebrać także meldunki od poszczególnych, a poszczególnych sekcji tego sztabu, który dzisiaj zakończył swoją przygotowanie do gotowości operacyjnej. I jesteśmy pod wrażeniem pracy, jaką pan generał Jobs oraz wszyscy jego podwładni, zarówno z Ukrainy, jak i z Litwy, poczynili w tym roku. To dobra robota, panie generale. Dziękuję.